Na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Lidzbarku spotkali się słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z całego województwa. Jak im poszło, komentuje prezes lidzbarskiego UTW. Jak nam idzie, to nie wiem, dlatego że dopiero jest strzeliła pierwsza drużyna. Natomiast w samych zawodach bierze udział 6 drużyn. Najdalsza przyjechała do nas z Węgorzewa, to jest 260 km. Mamy również Olsztyn, mamy Nidzice, Nowe Miasto, Działdowo. No jest nasza drużyna. W skład drużyny wchodzą 4 osoby. Jest jeszcze jedna konkurencja, dodatkowo strzela prezes, przy czym strzelając jako niejako dla drużyny, strzelamy również dla siebie. Więc mamy w sumie 4 konkurencje. Jest to konkurencja drużyna, kobiet indywidualnie, mężczyzn indywidualnie i konkurencja prezes. W tych kategoriach będą ocenieni wszyscy i zostaną rozdane puchary, dyplomy i drobne upominki. To już druga edycja zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza. Zawodów, podczas których nasi seniorzy pokazują, jak są aktywni, pokazują, jak jeszcze celnie potrafią strzelać. Dziś gościmy wiele uniwersytetów z terenu całego regionu, z Warmii i Mazur, zarówno pobliskie Nowe Miasto, równie bliskie nam Działdowo, ale także uniwersytety z Olsztyna. To przede wszystkim znakomita integracja, ale to także zachęta i motywacja do tego, aby na emeryturze być aktywnym, aby angażować się, uprawiać różnego rodzaju sporty, w tym także strzelectwo. Mam nadzieję, że nie ostatni. Nie widzimy się na pewno pierwszy raz, dlatego że tego typu strzelania zaczęliśmy skromnie 3-4 lata temu. 3 lata temu było następne strzelanie. W ubiegłym roku nie udało nam się, dlatego że pandemia nam pokrzyżowała szyki. Jest to po prostu trzecie spotkanie. Mam nadzieję, że tych spotkań będzie jeszcze dużo. Choć wyniki nie były tak ważne jak sama integracja, padło kilka strzałów w dziesiątkę. O ile nic nie pokrzyżuje planów uniwersytetu, na strzelnicy w Lidzbarku spotkamy się za rok.